Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kulturalnego Bloku Lokalnego. Dzisiejszą naszą gościnią będzie pani Albena Grabowska, znana wszystkim pisarka, m.in. z takich książek jak Stulecie Winnych, Lady M, Doktor Zosia i wiele innych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Albeno, 5 września miała miejsce premiera pani książki najnowszej Najważniejsze to przeżyć. Stąd też chcieliśmy zaprosić Panią dzisiaj do studia, aby mogła nam Pani opowiedzieć kilka słów o nowej książce. Stąd pierwsze pytanie. Dlaczego taki tytuł? Najważniejsze to przeżyć. Do czego on nawiązuje? Dlaczego akurat on? Nawiązuje do treści książki, ponieważ akcja dzieje się tuż po wyzwoleniu w Warszawie, kiedy ludzie wracają do zrujnowanego miasta i próbują ułożyć sobie życie na nowo, na gruzach swoich domów, bez swoich bliskich, ze straszliwymi wspomnieniami, które niosą ze sobą z czasów wojny. I wszyscy sobie powtarzają, że w sumie mają szczęście, ponieważ przeżyli. I to jest takie przewrotne pytanie, czy rzeczywiście najważniejsze to przeżyć, a wszystko inne się ułoży. Stąd taki tytuł, ale ponieważ książka niesie dosyć takie optymistyczne przesłanie, jest mimo wszystko pełna nadziei, stąd nie ma znaku zapytania w tym tytule. Tak, historia książki rozgrywa się w powojennej Warszawie. Bohaterami głównym jest rodzina padaczków, która powróciła ze wsi, chroniąc się podczas wojny, do już zniszczonego miasta Warszawa. Czy rodzina Potaczków, czy pani, pisząc tę historię, pisała ją na podstawie faktów autentycznych, czy to jest typowa fikcja literacka? Ta rodzina, jej historia, ta kamienica i szczegóły opisane w książce dotyczącej całej ich historii? To jest fikcja literacka. Ja wymyśliłam tę rodzinę, ale oczywiście ona składa się ze wspomnień słyszanych przeze mnie, czytanych czy znalezionych w dokumentach. I to są tacy typowi przedstawiciele. Jest dziewczynka, która w znajomych ma mnóstwo osieroconych dzieci, które krążą po ruinach, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jej starsza siostra, którą ominęło powstanie warszawskie, co jest dla niej ogromnym dramatem, bo ona nie uciekła przed powstaniem, ona chciała walczyć, ale akurat tak się złożyło, że rodzina musiała uciekać z Warszawy, ponieważ groziło im aresztowanie. Stąd Tereska nie bierze udziału w powstaniu i to właśnie kładzie się cieniem na jej życie po wyzwoleniu. I jest jeszcze ojciec i matka. Ojciec to jest lekarz, stąd taka postać mi bardzo bliska. On się wypowiada poprzez pacjentów, którymi się opiekuje po wojnie, kiedy leczy, kiedy bada, diagnozuje tych, którzy przeżyli. I matka to jest postać wzorowana, właściwie tak luźno inspirowana na Mironie Białoszewskim, który tuż właśnie po wojnie, nieco później niż ja mówię o tym w książce, pisał takie felietony do kuriera porannego o tym właśnie, jak Warszawa dźwiga się z ruin, co ile kosztuje, jakie bazary funkcjonują, gdzie można mieszkać, o dzikich lokatorach. I oczywiście te jego felietony, one są bardzo takie uładzone, ponieważ trzeba było nieść nadzieję. Wydaje się, że to, co ja tutaj przedstawiam jako felieton, jako spisaną relację, to jest to, co bohaterka miała w głowie, ale niekoniecznie co zostało wydrukowane. Wręcz wydaje się, że te opisy takie drastyczne, wspomnień tych ludzi nie mogły zostać przedstawione w gazecie, ponieważ zupełnie nie niosą nadziei. Także bohaterowie fikcyjni, ale ulepieni z wiedzy, ze wspomnień tych, które miałam okazję przeczytać. Jakie trudne tematy porusza ta książka? Pytam się, ponieważ jest to utwór wielopłaszczyznowy, porusza według mnie bardzo wiele różnych tematów, od
siły rodziny, o walki o przetrwanie, od budowania nowego miejsca, życia, zamieszkania, budowania na nowo swojej wręcz tożsamości. Co pani chciała przekazać w tej książce, jakie tematy poruszyć, czy co nam powiedzieć czytelnikowi, widzowi? Chciałam przede wszystkim pokazać, jak głęboka to była trauma, cała wojna, powstanie, że to, że ludzie przeżyli, to dopiero był początek bardzo długiej drogi. Procesu całego, procesu, prawda? Traum nieprzepracowanych przez pokolenia, traum, które my dziedziczymy, bo coraz więcej mówi się o dziedziczeniu tych traum. Chciałam też opowiedzieć, przypomnieć, bo trzeba pamiętać. Ja zawsze mówię o tym, że trzeba pamiętać, że trzeba przywoływać postaci ludzi zapomnianych, niekoniecznie tych wielkich, tych najważniejszych, tych, którzy ginęli, też i tych, którzy próbowali organizować życie na gruzach stolicy, lekarzy, którzy nie zaprzestali swojej działalności lekarskiej, nie zajmowali się tylko sobą i układaniem swojego życia, ale pomagali innym. Chciałam pokazać też ludzi, którzy wracali z obozów koncentracyjnych, bo tam jest to najważniejsze pytanie, czy to, że się przeżyło, to już wystarczy i teraz można po prostu tylko i wyłącznie odetchnąć tą wolnością, odkarmić się i już życie toczy się dalej. Bardzo mnie kiedyś zaskoczyła, kiedy czytałam o tym fala samobójstw więźniów z Oświęcimia czy Ravensbrück, tych uwolnionych przecież, którzy pazurami trzymali się życia w takich strasznych warunkach, a kiedy odzyskiwali wolność, nie radzili sobie ze swoimi wspomnieniami, z tą traumą, która ich spotkała. Bardzo ważny aspekt, sieroty wojenne. Kiedyś czytałam, że tych dzieci było bardzo, bardzo dużo i były ogromne trudności w zorganizowaniu dla nich życia, bo przecież trzeba było wszystko odbudować, także i takie domy dziecka. Był taki moment, kiedy wyłapywało się te dzieci z tych ruin, niemal siłą umieszczało w domach dziecka. One stamtąd uciekały, wracały do gruzów swoich domów. Ja tam też podkreślam, że, bo to jest powieść, w której akcja dzieje się w czasie kilku w sumie ciepłych miesięcy, że co będzie, kiedy przyjdzie zima. Ludzie mieszkający w tych skrawkach domów, często bez dachu, będą musieli coś przedsięwziąć, właściwie co, z czego żyć, jak zarabiać. Akurat moja rodzina przedstawiona jest w tej dobrej sytuacji, że ojciec ma pracę, matka ma pracę, ale masa ludzi była bez możliwości finansowych. Przecież ci ludzie stracili cały dorobek swojego życia, zostali praktycznie z nikim. Myśli pani, że pisząc tą książkę można te wartości, to przesłanie odnieść do czasów dzisiejszych? Mam nadzieję, że tak. Dla dzisiejszego czytelnika, odbiorcy, dla młodego pokolenia. Mam nadzieję, że tak. Szczególnie to, co się dzieje za wschodnią granicą. Do kogo pani kierowała głównie tę książkę? Ja myślę, że do wszystkich, ale szczególnie do młodego pokolenia. Stąd moja bohaterka, 12-letnia, która ze swojej perspektywy opowiada. Do takiej młodzieży jak mój syn Franek, 14-latek, który bardzo się interesuje tym, co się dzieje wokoło. Bardzo go frapuje to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ja mu opowiadam, że czasami te wydarzenia są niemal takie same jak w czasie II wojny światowej, gdzie się wydawało, że niemal po 100 latach już takiej wojny nigdy nie będzie. Taka retrospekcja, przeniesienie do przyszłości, odzwierciedlają rzeczywistość. Tak, a okazuje się, że ona się zdarzyła i to tak wszystkich bardzo zaskoczyło. Też chcę powiedzieć młodemu pokoleniu, że to odbudowywanie to nie jest jak za dotknięciem magicznej różdżki, że już mamy wolność i już wszystkie domy stoją. Pani Eubena, a skąd w ogóle pomysł na tego typu książkę, na poruszenie właśnie tematu powojennej Warszawy, popowstańczej, tematu odbudowy, odbudowy Polski, odbudowy miasta, odbudowy narodu, rodziny, tożsamości? Skąd akurat ten kierunek pani obrała? No tak mi się wydaje, że za chwilę, mam nadzieję, wojna się skończy i będzie ten temat odbudowywania i zastanawiam się, jak Europa, jak świat będzie to postrzegała, czy pomogą Ukraińcom, czy też nie.
Stąd chęć przywołania, jak to było z nami. Natomiast rzeczywiście ja zaczynam swoje książki często tam, gdzie inni je kończą. Bardzo często książki o wojnie kończą się na odzyskaniu niepodległości, na symbolicznym zatknięciu polskiej flagi w Berlinie. Natomiast ja dopiero zaczynam swoją opowieść, typu co dalej. I właśnie bardzo chcę zwrócić uwagę na to, że ten koniec to jest bardzo umowny. To może zapytam się, co według Pani kryje pod pojęciem wolność, wolne życie? To jest jakby temat poruszany często właśnie w Pani różnych książkach. Czym jest dla Pani ta wolność, to wolne życie, które chciałabym pokazać? Ja myślę, że możliwością wyboru. Że to jest wolność, że możemy wybrać to, co chcielibyśmy robić, jak chcielibyśmy żyć, z kim chcielibyśmy to życie dzielić. To jest wolność. Ja uważam, że jeżeli można wszystko, to nie ma wolności, tak jak w tangu Mrożka. Dlatego tak to podkreślam, że jeżeli mamy wybór i możliwość, to jesteśmy wolni. Bardzo pięknie powiedziane i zgadzam się prywatnie również z Panią, że prawo wyboru jest dobrym osobistym, także możliwość wyboru to jest jeden z czynników wolności. Czy szykuje się może kolejny tom, kolejna część tej książki, czy zakończymy ją na jedno? Zakończymy ją na tym, co tutaj zostało przedstawione, jest ta opowieść zamknięta, chociaż to zakończenie, tak jak to u mnie, jest mniej lub bardziej otwarte, mniej otwarte niż przy rzekach. Ale uważam, że jeżeli nie planuję od razu napisać kolejnych części, to nigdy tego nie robię, uginając się jakby przed prośbami czytelników, bo wydaje mi się, że to czytelnik powinien się zastanawiać i on sobie powinien dopowiedzieć, co się stało z tą rodziną. A ja stawiając taką kropkę nad i, ten to po 10 latach robił, ta tamto, wydaje mi się, że bardzo to strywializuje. Tę opowieść. Ale może ekranizacja teraz powieści? O, bardzo tak, stulecie winnych? Ja może uważam, pani myśli, że to by się nadawało? Że wszystkie moje książki nadają się do ekranizacji. Bardzo bym chciała, bardzo bym tego pragnęła. Natomiast teraz szykuje się inscenizacja. Okay. Mianowicie 1 października w Operze Krakowskiej będzie premiera musicalu Kopernik, do którego napisałam libretto. A mój przyjaciel też, który tutaj gościł w telewizji kablowej, Daniel Wyszogrodzki, napisał słowa piosenek, Tomek Szymuś napisał muzykę. Powstało piękne przedstawienie, piękny musical o życiu i pracy Mikołaja Kopernika. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Krakowa już od 1 października w repertuarze opery. Można zobaczyć to przedstawienie. A jeszcze już się zapytam tak dla bardzo zaciekawionych czytelników, którzy pragną teraz przeczytać tę książkę, już pędzą do sklepów, żeby ją kupić. Gdzie możemy ją znaleźć? Gdzie możemy kupić? Gdzie ewentualnie możemy zdobyć autograf? Wszędzie można ją znaleźć, wszędzie można ją kupić. Wydaje mi się, że jeszcze są dostępne egzemplarze z autografem. Ja podpisałam 1000 książek. Pojechałam do wydawnictwa, do drukarni i przez kilka godzin podpisywałam, także na stronie Empiku wydaje mi się, że jeszcze te książki z autografem są dostępne. Czyli trzeba pędzić, bo zaraz może ich nie znaleźć. Trzeba pędzić, bo zaraz można ich już nie znaleźć. Natomiast podpisuję książki na spotkaniach autorskich, na targach książki. Też zawsze jesień jest taka bardzo pracowita, dużo spotkań się szykuje. Najbliższe takie duże to pod koniec października są targi książki właśnie w Krakowie i tam będę na pewno podpisywała. Czyli również możemy się spotkać z Panią w Krakowie na targach książki najbliższej jesieni. A ponieważ my tu lokalnie jesteśmy, to jeżeli będzie takie zapotrzebowanie w jakiejś księgarni, to przyjdę i podpiszę książki.